To przepis na środek halucynogenny, czasami używany podczas wojny. To powinno pomóc. Jeśli posmaruję nim strzały, być może zapewni mi przewagę podczas walki z trójcą. Pełne. Więcej nie uniosę. To musi być mama Zara. Zawsze sądziłam, że sposoby oddawania jej czci to fajna tradycja. Była inkaską boginią zboża, a jej imię znaczy Matka Kukurydzy. Jeśli rolnik znalazł gdzieś dziwną kolbę kukurydzy, przystrajał ją jak lalkę, na cześć bogini. Była także boginią wierzb, więc czasami społeczności rolnicze wieszały kukurydziane lalki na wierzbie i tańczyły wokół niej dla bogini. Oby trójca zgniła w tej dżungli. A ten cały władca Paititi, nawet on nie rozumie, czym jest ta skrzynia. Ale ja rozumiem. I wiem, że nie powinien używać jej byle kto. To byłaby katastrofa. Tylko najczystsi z nas powinni decydować, jak użyć mocy srebrnej skrzyni. Dlatego muszę ją ukryć. Oddział Tau. Croft kieruje się w waszą stronę. Powtarzam, Croft do was idzie. Jezu Chryste. Dopadniemy ją. Pokażcie mi jej zwłoki, a cały oddział trafi jako pierwszy na szkolenie na diakonów. Bez odbioru. Słyszeliście? Do roboty! Musimy to załatwić. Dzieła. Co się stało? Jezu. Nie ma szans. Nie mam na to miejsca. W bazie w ogóle mnie nie słyszą. Wszystko pełne. Tylko to więcej postawimy, to zaraz zasięg się znajdzie. Może jeszcze parę świateł. Tylko skończmy z radiem. Jezu, wyglądasz jak nieszczęście. Zostawcie mnie, skurwysyny! Thank you.
Hej, znasz kod dostępowy Maltezego? 010353M. Hej! Zaczynasz. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę.
wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Johna? Johna, odezwij się, proszę. On nie odpowie, Laro. Co? Nie żyje. Możesz dodać swojego przyjaciela Johna do listy osób, które przez ciebie zginęły. Pierdol się, Rourke. Jeśli chcesz zabrać zwłoki, znajdziesz je w rafinerii. Idę po ciebie. Dominguez zabronił nam obracać się wśród tubylców. Nie chciał, żebyśmy ich zepsuli. Na szczęście jeden z kapłanów zasmakował w Bourbonie i kiedy tylko przyniosłem butelkę, pożyczał mi swój kostium, maskę i całą resztę. Spacer po dolnej dzielnicy był jak podróż w czasie 500 lat wstecz. Ten kask jest ozdobiony pawimi piórami i, jak się zdaje, podobizną jaguara. Kardynał 2, cel namierzony. Szlak! Porady 4 na pozycji, otwieram oknie. Thank you.
pierwsza z mnóstwa katastrof. To twoje dzieło. Jestem jedyną osobą. Jedyną osobą, która co? Już kurwa po tobie. Tu Rourke, wezwano mnie do Khan. Winters, Croft jest twoja. Wszystko nie tak. Nieprawda. Hej, nieprawda. Damy sobie radę. Chodźmy. Dokąd teraz? Chodźmy stąd. Nie wiem dokąd, Johna! A wskazówka? Serce węża, coś tam... Serce węża jest w pucharze, w pobliżu kamiennych twarzy. Jakiego rodzaju puchar masz na myśli? To jest jakiś kielich? Kielich nie jest w stylu Majów. Poczekaj.
to nie jest Pajański. Wskazówkę pozostawił 17-wieczny misjonarz. Andres Lopez był jezuitą. A wąż w kielichu jest symbolem świętego Jana. Poszukujemy chrześcijańskiego, świętego miejsca. Jak kościół świętego Jana? To dość popularna nazwa. Wiele jest takich. Ale nie w takiej odległości od Paititi. Dalej, chodźmy w tę stronę. Możemy wyjść i pogadać z ludźmi. Okej. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Proszę, jest. Kościół San Juan. Rozdzielmy się. Ja poszukam śladów Lopeza. Popytam trochę. Może się czegoś dowiem. Moja znajoma Sara jest archeologiem. Pracuje niedaleko. Może zapytasz ją, czy wie coś o tej twojej zagadce? Byłoby świetnie.